Naprawdę liczę na to, że ten film będę mógł nazwać mój najlepszy traf w życiu. Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian, witam was w kolejnym odcinku FIFA 18 Ultimate Team i rozpoczynamy z grubej rury, ponieważ tak jak jej zapowiedziało, mamy SBC z gwarantowanym piłkarzem z drużyny sezonu Premier League. Ja już to ukończyłem, żeby po prostu móc nacisnąć start. Nie wydałem dużo, przejadę po piłkarzach, wielu z nich miałem w klubie, bo albo wcześniej do czegoś potrzebowałem. No dobrze, że tego Williana miałem, ponieważ potrzeba dwóch piłkarzy z Premier League. Mam Williana i Bakayoko, teraz chyba Willian kosztuje 10 000. Pewnie zaraz go nie będzie na rynku. Bardzo mało. Oj, a Bakayoko to z początku gry 254 mecze, ale on się musi poświęcić. No i Casillas też chyba na 2100, więc wydaje około, no teraz 10 000. Załóżmy 10 000 za to SBC. Byleby nie angielska flaga, wiecie? Bo nieważne, po prostu nieważne. Wysyłamy i mam nadzieję, że ta koszulka sprawi, że znów trafię jakąś świetną kartę. Czemu mówię o tej koszulce? Ponieważ w niej trafiłem Cristiano Ronaldo. Tak, tyle miesięcy minęło, a ja nadal do tego nawiązuję, jednak proszę państwa, bez przedłużania. O Jezu, a jednak przedłużę. Jestem podekscytowany, no najbardziej zadowoliłby mnie po prostu ktoś z Liverpoolu. To byłoby coś wspaniałego. Otwieramy, o mój Boże. Tylko nie Anglia, proszę, tylko nie Anglia. Kto tym razem? Był Gaja. Gaja został poświęcony i to jest Fernandinho, matko boska, tak jest, niesamowite, 93, pasuje do mojej drużyny idealnie. No może to nie jest Salah czy Firmino, jednak wiecie co, na niego też liczyłem, cudownie, wow, to jest jedna z najlepszych kart, chyba warta z 600-500 000, pewnie teraz trochę te ceny poszły w dół, jednak tak jest. Ajajaj, no teraz to ja muszę wygrać ligę pierwszą, słuchajcie, na zakończenie serii tak idealnie tutaj, nieważne, bo to miało być takie przygotowanie tego składu pod SBC, moja drużyna to test i znów trochę zmieniałem, jednak teraz Fernandinho, kurde, zagrałem nim aż 84 mecze i mi się nim grało świetnie, jednak bardzo się cieszę, że mogę go wymienić na wersję Team of the Season. No rzućmy okiem na te statystyki, tylko dwie pomarańczowe, rzuty karne i główki, a reszta pięknie na zielono. O rany. I tak spojrzałem na rynek, Fernandinho obecnie kosztuje 500 000, równe 500 000 na Xboxie, około 600 000 na PlayStation 4. No i tak, nie ma Mbappé, jest Salah, bo Mbappé kompletnie się nie spisywał, w razie czego będę wpuszczał Carlitosa, ponieważ jest niezły. Jednak słuchajcie, jeszcze kilku inwestycji dokonałem, zanim przejdziemy do tego pierwszego spotkania. Kupiłem tak na zaś dwie karty Team of the Season i jedną sobie z pewnością zostawiam, bo powtórzę to SBC po prostu we wtorek, kiedy to po raz kolejny wyjdzie, by jeszcze raz wzmocnić drużynę. No, troszkę rosną, ale przetrzymam te karty, też chyba z 6 bas do 100, mam basów do 100, nie wiem jak to odmienić. No, będę czekał po prostu, aż będzie warte odrobinę więcej. 4 mecze, 1 remis, 1 zwycięstwo, dzisiaj w grę wchodzą tylko zwycięstwa albo 1 remis. Przegrać już po prostu nie mogę, no z tym Fernandinho to ja muszę wygrywać. Mam nadzieję, że nie wywalę się na ostatniej prostej po mistrzostwo, jak zrobiło to Napoli. Mam nadzieję, że nikogo to nie zabolało. Wierzę w swoje umiejętności. To ty Kane. No teraz tak dopiero się przyjrzałem. Wierzę w swoje umiejętności. Okej, podanie znalezione Keita. Skradł wasze serce, tak mi się wydaje. Jest Jordan Henderson, który powraca do pierwszej drużyny i zdobywa rzut rożny. Tak, chciałem trochę poszukać Fernandinho, ponieważ no, kusi mnie, by strzelić nim z dystansu. To byłoby celne uderzenie, ale na pewno nie padłaby bramka. Lecimy klasycznym schematem, czyli Elastico, obrońca pokonany, drugi obrońca pokonany, Neymar. Za dużo tego. David Luiz, co za gol, 1-0. Ten, który sabotował moje ostatnie mecze, teraz zdobywa bramkę przeciwko nam. No nie ukrywam, trochę to boli. Ale pamiętajcie, ja gram lepiej, gdy przegrywam. Swoją drogą, jeśli też zrobiliście te SBC, a myślę, że jak mieliście fundusze, to na pewno je zrobiliście, bo po prostu się opłaca, to dajcie znać oczywiście w komentarzach, kogo trafiliście. Był Salah u was, czy jednak nie da się go trafić? Myślę, że dużo Sonów było. Oj, Sona to... Sonem bym nie pogardził. Nikt by nie pogardził Sonem. Fernandinho. Brakuje tego ostatniego kontaktu z piłką. Mo Salah 1-1, pięknie wchodzi do drużyny. Udało się. Dlatego też teraz jestem pewny siebie. Pamiętajmy, remis jest ok, jednak jeśli udało mi się zremisować, to równie dobrze uda mi się zdobyć bramkę dającą prowadzenie, a koniec, no, ostatecznie zwycięstwo. Tak ma być. Ależ by to było wspaniałe, gdyby udało mi się wygrać ligę pierwszą z Mohamedem Salahem. W ogóle tak sobie myślę o tym, że jeśli tym składem wygram ligę pierwszą, no to ciekawe legendy powstaną, między innymi
Victor Moses. Jakby mi ktoś powiedział, że wygram z nimi Ligę Pier... No nie, dobra, nie zapeszam jeszcze, nie zapeszam. Nic nie wygrałem na razie. Keita! I Courtois broni. Nie, to Butland. Już Boże, wszędzie widzę tego Courtois. Jeszcze nagrywam to po meczu Liverpoolu. Keita! Zobaczmy, Mo Salah po raz drugi, niestety nie. Zgrali się z Mousesem i Victor musi pokonać Rio Ferdinanda. Podanie. Fabinho, Fernandinho, prawa noga, rzut rożny. Harry Kane, czy wreszcie pokaże swoje umiejętności? Czemu on ciągle wrzuca? I Neymar, to jest kartka. Ja bym dał nawet czerwoną. Bez sensu wejście. No oczywiście tylko żółta. Ale dla Rio Ferdinanda, więc może będzie czerwień później. Dośrodkowanie, no i niesamowite. Bego broni. Mój przeciwnik nie ma kompletnie pomysłu na grę. Nie żebym ja grał jakoś wybitnie, ale no, mając taki napad, to mógłby pokazać odrobinę więcej finezji niż same wrzutki. Zobaczmy, może to będzie ta akcja. Neymar otrzymał piłkę od Keity, chyba za daleko ją sobie wypuścił, ale będzie lob. Może jeszcze podanie z dystansu, co tu się wydarzyło. Riyad Mahrez uruchamia lewą nogę, 2-1. Dobra, jeszcze jest dużo czasu. O rany, no. Piękna bramka. Mo Salah. Salah. Proszę Państwa, czy on to skończy? Bardzo blisko podszedł, miało być podanie. Ach, rozpędziłem się, bałem uderzać z jego prawej nogi. No niestety, dobra. Nie wiecie co tutaj... To jest okropne, ale muszę zastosować tę taktykę. Dośrodkowania na Carola. Mówiłem o braku finezji mojego przeciwnika, no ale kurczę, on ma lepszy skład. Ja mogę sobie na to pozwolić. Okej, przywołajmy tutaj Neymara, by mieć odrobinę więcej miejsca przy słupku. Andy Carroll! Gol! 2-2 i to jest zmiana w samo okienko. Co za spotkanie, proszę Państwa. Ja po raz kolejny pokazuję swój geniusz taktyczny. Teleś, no i... Od słupka do bramki. Upewniałem się, bo byłem przekonany, że to wyleciało poza boisko. Andy Carroll, wejście smoka. A ja muszę wracać swoją drużynę. Do tyłu, panowie, do tyłu. Wiecie co? To może się udać jeszcze. Jeszcze jednak wiara do mnie wróciła. Drogi rywalu, tak się gra na dośrodkowania. Henderson. Czeka na wsparcie, pojawia się Shime. Okej, okay, będę chciał zagrać do Chorwata. Nie ma spalonego. Dośrodkowanie. Fernandinho, no nie! Najlepszy piłkarz w tym zespole. I nie trafia z 3 metrów. Wiedziałem, że Fernandinho tego nie wykończy. No niestety. W takich sytuacjach w tej grze niestety nie warto uderzać z pierwszej. Trzeba po prostu przyjąć piłkę. Kane. Przejęcie. Ale za słabe to było. Chyba, że teraz Keita. Ucieka od Ferdinanda. Rooney nie ma prawa go dogonić. Proszę Państwa, Keita Baldediao. O Jezus, to naprawdę Wayne Rooney cię dogonił. Jeszcze Henderson. Jeszcze Henderson. Jordan Henderson. Gol! 2-3. Co się tu dzieje? Henderson na miłość boską. Co za walczak. Zrobił to. Ominął 2 obrońców i wykończył ze swojej słabszej nogi. Jordan w tym momencie chyba staje się legendą. Oczywiście jeszcze nie wygrałem tego meczu. Poczekajmy. Damian, obrona, obrona. Panie, tak, ostatni gwizdek, co za spotkanie, jedno z najbardziej emocjonujących w tym sezonie. Fernandinho, który miał wszystko w swoich nogach, no nie zrobił tego jednak Jordan Henderson. Na miłość boską, co się tu stało? To jest nadal możliwe 3 mecze do końca. Lecimy po kolejne punkty. Come on, jestem gotowy na wszystko. Pff, Larsson z Malcolmem. O matko boska, na was nawet... Szanujmy się. Gorzej, jeśli Keylor będzie bronił tak samo jak w meczu z Bayernem. Oby nie. Nie biorę tego nawet pod uwagę. Ojeny Casemiro, on ma petardę w nodze, byleby jej nie ujawnił. Okej, okay, kolejny korner dla przeciwnika. No nie jest to najciekawszy start, bo rywal ciśnie. Ale myślę, że zaraz skończą mu się już siły na to. Giuliano. Czyściutkie wejście i Fernandinho rozpoczyna kontratak. Tylko czy Neymar zmieni stronę? No musiał mnie zablokować, prawda? Keita, to jest na was. Malcolm, a jeny. Ależ on ma potężne uderzenia. Wiecie co, wygrywam pojedynki w środku pola. I to muszę po prostu wykorzystywać. Będzie dobrze, ale teraz skleił to. Nie będę zagrywał prostopadle, spróbuję ograć tego obrońcę. To nie był dobry pomysł, Damian. I teraz Fernandinho przecina. Patrzcie, jakie on ma luki w obronie. Każda kontra to jest dla mnie okazja, ale no jest, nie wierzę. To jest zwykły Valencia i
Nie jestem w stanie go przejść, jak mnie to boli. Fernandinho, dobre celne podanie, no to może Neymar za? Tak jest, 1-1! Wiem, 1-0. Wzrost Navasa został w tym momencie wykorzystany, Neymar. Golasso, proszę państwa. Wszystko pod kontrolą. A jeny, no bez szans, był tutaj reprezentant Kostaryki. Lecimy. I po raz kolejny kontratak, no to jest czysty styl Liverpoolu. Salah. Tak miało być. Moses wyprzedza Albę, tego się nie spodziewałem. Na dalszy słupek, na was wygrywa w powietrzu, nie kończymy oczywiście tej akcji. Znów, powoli, dokładnie. Victor Moses. Jest tutaj Fernandinho, dośrodkowuje. Znów Malcolm, to jest dobra okazja, byleby bez dobitki. Begovic! Po raz kolejny udowadnia, dlaczego jest legendą naszego zespołu. To było na miarę interwencji sezonu. I mówię poważnie, nie wyolbrzymiam. 24 minuty do końca tego spotkania i po raz kolejny to robię. Andy Carroll pojawi się na placu gry. Dlaczego to robię? Bo mi brakuje wzrostu z przodu. No niestety, przegrywam rozpoczęcia od bramki. Nikt nie ma po prostu tam jak walczyć, a teraz patrzcie. Wybijam od środka, mamy tutaj Andy'ego Carrolla. No i Carroll zgarnia tę piłkę. Czy to jest wreszcie okazja mojego przejścia? O Jezus, David Luiz. Boli mnie to, że nie mam kim go zastąpić. Po raz kolejny to on sprawia, że tracimy bramkę. Fabinho. Moses i Andy Carroll nie powalczył. Chyba był spalony, ale zobaczmy Keita nad poprzeczką. Nie było spalonego. Szymef Sajlko jest na boisku i wiecie, co ja będę robił. No bo niestety po prostu muszę, on wpuszcza Sané. I oby to nie był Toc. Leroy Sané. Dobrze. Ostatnie minuty tego meczu, no i niestety, Shime nie potrafi teraz celnie podać, ale mamy przejęcie. Sędzia nie gwiżdża faulu, Andy Carroll w polu karnym. Odpycha przeciwnika. Neymar. Jeszcze nie kończymy tego. Brazylijczyk szuka lepszej okazji. Nie. Koniec meczu, 1-1. To oznacza, że zremisowałem ostatni mecz, który zremisować mogłem. Kolejny odcinek, to będą emocje. No szkoda, niestety zmiany nie opłaciły się w tym spotkaniu. Shime fatalnie wyglądał po wprowadzeniu na boisku. Szkoda, bo według mnie ten mecz był łatwiejszy do wygrania niż ten poprzedni, no ale wszystko zmierza w tym kierunku, że będę miał bilans 7-2-1. I miejmy oczywiście nadzieję, że tak właśnie będzie. Były emocje w dzisiejszym odcinku, zaczynając od świetnego trafu w paczce, kończąc no na tym wyrównanym spotkaniu, w którym niestety nie udało się zgarnąć pełnej puli, jednak w kolejnym odcinku. Wszystko albo nic. Trzymajcie kciuki. To jest do zrobienia. Bardzo możliwe, że w następnym odcinku Ultimate Team po pierwsze trafiamy kolejną świetną kartę Team of the Season, a po drugie zgarniamy mistrzostwo Ligi Pierwszej. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć.